Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami Crap Alert, czyli specjalna seria materiałów specjalnych o najgorszych produkcjach, w jakie udało mi się zagrać. Pojawiają się dość rzadko, bo niestety wymagają tego, by czasami je kupić, ale dodatkowo musimy sobie kupić solidną zgrzewkę browara, by przeboleć te niektóre produkcje. Tym razem tytuł, który na G2 znalazłem po 2 euro od jednego sprzedawcy, a na Steamie po około 4 euro. Była też jakaś tam przecena na 2 euro z groszami, ale nie wiem, czy to dobrze. Seria Crap Alert, którą macie gdzieś w prawym górnym rogu ekranu, pokazuje gry słabe. To fakt, ale jest też różnica pomiędzy grą słabą, w którą da się grać, a spierdoloną. Jaka jest różnica? Gra słaba to taka, która nie oferuje frajdy, nudzi, drażni, ma błędy, ma mały content, ale da się grać. A tytuł spierdolony to taki, gdzie sam rdzeń gry, jej podstawy kodziarskie są absurdalne, totalnie źle zrobione i nawet jeżeli mówimy o tytule amatorskim, to jest on tak bardzo niesamowicie amatorski, że wstyd taką grę po prostu wydać. I właśnie tutaj taki tytuł. Headshot. Produkcja studia Indie Game Group czy coś takiego, to właśnie taki typowy Crap Alercik. Już pominimy menu główne, które zostało zrobione chyba w 10 sekund, ale ktoś się ewidentnie starał, by uczynić ten tytuł tak diabelnie paskudnym. Nasza postać porusza się jakby była, no nie wiem, w beczce gówna, to znaczy nie dość, że reakcji na wciśnięcie klawisza W jest opóźniona o jakieś pół sekundy, to potem jeszcze pół sekundy, kiedy go puścimy. Czyli chodząc w ten sposób jesteśmy w stanie zawiesić się na każdym obiekcie, jaki mijamy, czy na każdej przeszkodzie, bo nie jesteśmy dokładnie w stanie przewidzieć, kiedy nasza postać przestanie się poruszać, albo kiedy łaskawie zacznie. Rozwalają tutaj, no, po prostu animacje postaci, ten tytułowy tekst z cyklu Headshot, kiedy kogoś sprzątniemy w główkę. Postacie chodzą w sposób mniej więcej taki i mają mniej więcej nogi rzędu 10 cm. Problem jest tylko taki, że tutaj też karabin maszynowy ma celownik ze snajperki, a Uzi, trzymając w lewej dłoni, przymierzamy do prawego oka. Coś w ten sposób, albo jakoś tak, sorry za pokazanie, ale mniej więcej tak to wygląda. No, pierwsza mapa nie jest może zbytnio piękna, ale do dyspozycji mamy chyba 6 i 3 z tych mapek wykonane są, powiedzmy, całkiem znośnie. Znośnie, bo po prostu mają jakieś niby detale, ale patrząc na grafikę rodem z gry z kiosku za 5 zł, jeszcze z lat 90., no to przemilczmy sprawę grafiki całkowicie. Mamy kilka klas postaci do wyboru oraz 3 tryby gry. Deathmatch, drużynowy deathmatch oraz zombie, gdzie mamy tradycyjnie zarażać uciekających graczy. Rozrzut broni był lepiej zrobiony... No właśnie nie wiem, ciężko mi znaleźć inną grę, w której rozrzut byłby bardziej absurdalny niż tutaj. Parę razy nawet w typa nie celowałem, nawet w niego nie zoomowałem, strzelałem do kolesia obok, a dostał ten z lewej strony headshota. Jak? Nie mam bladego pojęcia. Chociaż muszę przyznać, że pocisk RPG, lecący z taką prędkością, że prawie mogę go wyprzedzić na sprincie, dowalił mi tutaj całkowicie. Postanowiłem też wyjść z lokacji. W wielu przypadkach się da wyskoczyć po prostu spoza terenu gry i chodzić sobie gdzieś tam na niedostępnych terenach. Próbowałem też wyskoczyć z mapy. I tego chyba programiści nie przewidzieli, bo spadałem w nieskończoność, aż w końcu wywaliło cały serwer. Tak, wywaliło, bo ktoś wyskoczył i zbagował grę tak, że nie była w stanie obliczyć tego, gdzie gracz jest. Gra dostała wylewu i serwer po prostu wywaliło. Wchodzenie po drabinach jest tutaj oczywiste. Musimy wskoczyć na każdy szczebelek osobno, a jak już znalazłem się u góry jakiegoś tam czegoś, okazało się, że zejście z drabiny jest niemożliwe, trzeba wskoczyć na drzewo i dopiero można zeskoczyć na dół. Zauważyłem, że mamy też nóż. No spoko, tylko czemu mamy dźwięk bicia w powietrzu? No postanowiłem też sprawdzić, czy można zabić się swoim własnym granatem. Nie, w tej grze nie można się niczym zabić, nawet spadając z dużej wysokości. Ale szybko też odkryłem, że granat ma zooma, czyli przybliżenie. No okej, zoom przy granacie jeszcze ujdzie, ale co powiecie na zoom do noża? Nagle oczy pojawiają się nam na potlicy, albo w ogóle za czaszką, widzimy się od tyłu i w ogóle jeden wielki bug z kosmosu. A właśnie, oprawa dźwiękowa. Raczej na pewno dźwięki są tutaj pobrane z sieci, z jakichś gotowych asetów. Również nie słyszymy, kiedy ktoś do nas strzela. Tak, słychać tylko przeciwnika, który pruje gdzieś z karabinku w oddali, ale dźwięków tego, że to my akurat obrywamy, nie ma tutaj w ogóle, więc niczym niezwykłym są jakieś randomowe zginięcia czy headshoty z dupy z drugiego końca mapy, a my nawet nie wiemy, że ktoś do nas pruje, bo po prostu każdy gracz ma swoje dźwięki lokalnie, u siebie, wokół swojej postaci. Gra może i byłaby spoko do pogrania dla ludzi, którym się faktycznie nudzi i którzy mają wielką tolerancję na takie absurdy, gdyby Headshot było grą darmową. Tymczasem za taki wylew deweloperzy nawet myślą, by podnieść cenę po wyjściu z Early Access. No, genialne są teksty z cyklu nie chcemy zrobić gry, która szybko umrze z braku graczy, nie chcemy zrobić gry, w którą społeczność nie będzie chciała grać. Takie teksty deweloperzy wpisują na Steamie. Okej, dobra, spoko, ja im nie zabraniam. Zrobmy grę działającą i wyglądającą gorzej niż pierwsze strzelanki z lat 90. w niby pełnym 3D. Jeszcze każmy ludziom za to płacić. Już jestem pewien, że ta gra na 100% się przebije. Salwy śmiechu powodują też trupy przeciwników. Chciałbym zobaczyć Deathmatcha, gdzie cała mapa uwalona jest zabitymi przeciwnikami, wiszącymi metr nad ziemią i blokującymi innych graczy, bo tutaj zwłoki gracza robią za niewidzialną ścianę, nie możemy jej nawet przeskoczyć, musimy ją obejść. Ktoś, moi drodzy, ginie na wyjściu z budynku, wiecie, we framudze, w przejściu i nikt przez dobre 5-10 sekund wyjść z tego budynku nie może, bo w przejściu w formie pajacyka wisi martwy koleś. Ciekawie wypadają też pierwsze recenzje tej gry. Dwie z nich napisane przez użytkowników mających tylko tę grę na koncie. Kolejni też mają może maksymalnie dwie gry. Można odnieść wrażenie, że recenzje na Steamie pisane są przez samych deweloperów. Może tylko dwie recenzje były napisane przez faktycznych kupujących, którzy mieli tam kilkadziesiąt produktów na koncie i kilka recenzji. Szczerze mówiąc, musiałbym się tutaj bardzo mocno mylić, by jednak z Headshot wyszedł jakiś shooter, w który ludzie będą grać. Już szczerze mówiąc, wolałbym darmowego Pixel Gun World, jaki macie gdzieś tam w prawym górnym rogu, też straszny shooter, ale jednak normalny, działający i niespierdolony. Ciężko coś więcej powiedzieć o tej grze, gdzie mimo wszystko po prostu staramy się w to grać, a to wszystko nas blokuje, bo wszystko po prostu nie działa. Źle zrobione, no bo ciężko znaleźć tu inne określenie na takie zachowanie, kiedy robi się grę, która nie działa specjalnie, jest zrobiona źle umyślnie. No cóż, tyle.